Drodzy Państwo, jesteśmy tuż po zakończeniu konferencji prasowej, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu z udziałem przedstawicieli Związku Polskiego Związku Piłki Nożnej, przedstawicieli ratusza w osobie prezydentów, a także prezesów klubu sportowego CWKS Resovia. Dzisiaj możemy już ogłosić, że mecze w trybie dopuszczalnym rozgrywane będą przez drużynę pierwszoligowej Abklan Resovii przy ulicy Hetmańskiej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko i wyłącznie forma pewnego rodzaju asumptu dla naszych kibiców, którzy na pewno pragnęliby, aby te spotkania rozgrywane były tylko i wyłącznie przy ulicy Wyspiańskiego. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również i ten aspekt zostanie przez nas osiągnięty. Na razie w kwestii formalnej mecze rozgrywane będą na stadionie miejskim. To wielka zasługa działaczy klubu sportowego Resovia w osobie Jana Bieńkowskiego, który przyłożył wiele starań, wiele godzin telefonów wykonywanych do różnych osób, aby ten dzisiejszy dzień mógł zwieńczyć się właśnie taką formą naszego sukcesu jako sekcji piłki nożnej. Po 26 latach piłka nożna, drodzy Państwo, już definitywnie wraca do Rzeszowa i będziemy mogli cieszyć się rozgrywkami w wykonaniu drużyny Abklan Resovii na stadionie miejskim. Bądźcie wtedy razem z nami.